Siemanko, ludziska, z tej strony Metz, witam was w kolejnym odcinku z przebudowy klubu z Ekstraklasy. Tym razem znajdujemy się w Gdańsku, żeby przebudować zespół Lechii, która w prawdziwym życiu w Ekstraklasie spisuje się bardzo przeciętnie. Znajduje się tuż nad strefą spadkową, a nad Piastem, który jest w strefie spadkowej, ma tylko jeden punkt przewagi. Więc w prawdziwym życiu tak naprawdę będą walczyć albo o środek tabeli, albo w najgorszym przypadku o utrzymanie. A my tutaj chcemy powalczyć o jak najwyższe cele, bo ten skład ma naprawdę spory potencjał. Jeśli dokonamy mądrych ruchów transferowych, to może być naprawdę ciekawie. I tutaj zobaczmy, jakie cele stawia przed nami zarząd. Pewnie będą takie średnio ambitne, nie obstawiam, żeby były turbo ambitne. Sprawdźmy. Kwalifikacje do europejskich pucharów, ćwierćfinał Puchar Polski. 3,5 miliona do wydania to za mało, więc musimy kogoś sprzedać, żeby pozyskiwać. Tobers do Charlotte, 1 200 000, jak za tego piłkarza. Myślę, że to są fantastyczne pieniądze i na pewno się przydadzą. Terracino do Heidenheim, 800 tysięcy, myślę, że okej. Budżet cały czas rośnie. W turnieju przedsezonowym 4. miejsce. Oj, chluby to nie przynosi, chciałoby się trochę więcej. Ale teraz do wydania mamy 7 milionów, więc czas na zakupy. No ale kogo możemy właśnie kupić, na jakie pozycje? No jak widzicie, tutaj potrzebujemy zdecydowanie nowego bramkarza, środkowego obrońcy. Przydałby się jeszcze jakiś skrzydłowy, bo tam jest trochę posucha. I jak widzimy, Hiller kupiony z TSV Monachium, prawie 2 miliony, ale jest to bardzo utalentowany bramkarz. Może nie najmłodszy, ale myślę, że na tej pozycji da sobie radę. Bochniewicz na środek obrony. Lekko ponad 1,5 miliona, jest to olbrzymie wzmocnienie, które myślę, że odmieni tą pozycję. No i potrzebowaliśmy kogoś takiego. No i tutaj Mustafa kupiony, 1 650 000 z Gaziantepu. Jest to ciekawy turecki skrzydłowy, a gracze z Turcji potrafią sobie poradzić, co pokazał choćby Durmuş. No i tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Naszym rywalem w pierwszej kolejce jest Górnik Zabrze, więc dajmy z siebie wszystko. Ale jak widzimy, to Górnik w natarciu. Podolski 1-0, ależ to wykończył w polu karnym. 14. minuta i Górnik Zabrze na prowadzeniu. A to nie koniec popisów Zabrzan. 2-0, ależ Podolski ma dzisiaj dzień. 35. minuta i już dwie bramki gwiazdora Ekstraklasy. I patrzymy, 2-1, wracamy do gry. Kubicki, dobre uderzenie w 41. minucie. I to spotkanie jeszcze nie jest zakończone. Dokonujemy zmian, niech też rezerwowi są coś do gry naszego zespołu. Ale to Górnik przejął inicjatywę. 3-1, tak jest, Podolski niestety. 89. minuta, kompletuje hat-tricka. Ostatnia akcja tego meczu i koniec. Górnik wygrywa w Zabrzu 3-1, my sprzedajemy Gajosa do Midtjylland. Potrzebujemy pieniędzy, potrzebujemy wzmocnień. Tą kadrą dużo nie ugramy. Miłosz Matysik to może być ciekawa opcja na środek obrony. 1 400 000 i kontuzja Matysika od razu 4 tygodnie. No, to nie było najbardziej trafne wzmocnienie. Goretzka do United, Harry Kane do Bayern Monachium i Alexander Arnold do Realu Madryt. To były najgłośniejsze transfery letniego okna. U nas też całkiem sporo się działo, oby na plus. No i tutaj 4. miejsce po 10 kolejkach. Zdecydowanie lepiej wygląda to niż w prawdziwym życiu. Mamy tyle samo punktów co druga Legia Warszawa. 5 punktów straty do liderującej Pogoni Szczecin. Zagłębie Lubin na samym dnie, zaledwie 5 punktów na koncie. A nasz podstawowy skład prezentuje się w sposób następujący. Hiller tym razem doznaje kontuzji niestety, ale na szczęście tylko na 10 dni. I jak widzimy, Abuanna odwołany z wypożyczenia nie dostawał szans na grę. 2. miejsce po 20 kolejkach. 8 punktów straty do Pogoni Szczecin, tyle samo punktów co Legia. Ale musi być tutaj lepszy bilans bezpośrednich spotkań, bo bilans bramkowy mamy zdecydowanie gorszy. Stal Mielec na samym dnie, 10 punktów na koncie, to chwały nie przynosi. A nasz podstawowy skład z tygodnia na tydzień wygląda coraz lepiej. No może poza Pajszą. Fekir do Liverpoolu, Mares do Realu i Thomas Partey do albo Lazio, albo Napoli. Zawsze mylę ten herb, ale na pewno do Ligi Włoskiej. No i tutaj nie braliśmy udziału w pierwszej rundzie Puchary Polski. Mieliśmy tutaj wolne, jak nam poszło w 1/8 finału. Przekonajmy się, wygrana 4-1 z Koroną Kielce. I w ćwierćfinale gramy z Radomiakiem. I wygrywamy 1-0, co oznacza awans do półfinału tych rozgrywek. Gdzie naszym rywalem jest? Kto właśnie? Jagiellonia Białystok. Będzie ciekawie. 2. miejsce po 30 kolejkach, zaledwie 2 punkty straty do Pogoni Szczecin. 3 punkty przewagi nad Legią Warszawa, 6 nad Rakowem Częstochowa. Te 4 drużyny tak naprawdę powalczą o Mistrzostwo Polski. Stal Mielec nadal okupuje ostatnie miejsce w tabeli. A nasz podstawowy skład rozwija się harmonijnie. No i tutaj porażka po rzutach karnych z Jagiellonią. Wisła Płock, Jagiellonia Białystok. Co to będzie za finał Puchar Polski? A po 33 kolejkach jesteśmy liderem. Ale jeśli przegramy, a Pogoń wygra, to możemy spaść nawet na 3. miejsce przy złym układzie wydarzeń.
ale sprawdźmy, jak to będzie ostatnia kolejka. Mecz z Radomiakiem, szybka symulacja i Lechia Gdańsk przegrywa 0-1 po bramce Machado. Co oznacza mistrzostwo? Nadal tak jest, udało się. Warta Poznań pokonała Pogoń Szczecin, stało się coś niemożliwego. Wow, co to była za ostatnia kolejka? Pierwsza Lechia, druga Pogoń, trzecia Legia, czwarty Raków. A trzy ostatnie miejsca w tabeli to Widzew, Wisła Płock i Stal Mielec. Jeśli chodzi o statystyki indywidualne, Enriquez z Miedzi Legnica królem strzelców. Jeśli chodzi o asystentów, Durmusz tutaj na pierwszym miejscu, fenomenalny wynik Turka. I Hiller wraz ze Stipicą najwięcej czystych kąt. I tak na sam koniec wygląda nasz podstawowy skład. No powiem wam, prezentuje się naprawdę fajnie. Dobrze, że nasz bramkarz nie ma trochę jednej innej literki w nazwisku, no bo to nazwisko już nie brzmiałoby tak dobrze. Ale to nie, to tak tylko na marginesie. A tak prezentują się też nasze głębokie rezerwy. No i zobaczmy teraz, kto miał najwięcej występów dla naszej drużyny. Bochniewicz, Konrado, tutaj Mustafa, Pajszą, Zwoliński i tyle. W bramkach rządzi Pajszą, drugi Zwoliński, a trzeci wypuszczony Szczepański. Ale u nas oczywiście był to Durmusz. W asystach najlepszy Durmusz, drugi ten Szczepański, ależ sezon. 8 bramek, 5 asyst, a u nas jak widać inni piłkarze prym wiodli. Chociaż trzeba przyznać, że w Warcie to był zdecydowanie największą gwiazdą. I co by nie mówić, wielkim dla nich wzmocnieniem na ten sezon. My tutaj uzyskaliśmy całkiem fajną ocenę menadżera, chociaż do setki odrobinę zabrakło. I zobaczmy puchary, których nie wygraliśmy. Zaczynając od Pucharu Krajowego. Tam triumfuje Wisła Płock, pokonując w finale Jagiellonii Białystok. Super Puchar Europy dla Real Madryt. Pokonali 2-1 Eintracht. Ligę Konferencji zdobywa Villarreal, pokonując Nice. Oni często tutaj triumfują. Ligę Europy dla Romy. Pokonali Atletico Madryt. A w Lidze Mistrzów zwycięża Sevilla, pokonując Tottenham w finale. Co to był za finał? Wow! Dawno takiego finału nie widziałem, no powiem wam. To była niesamowita sensacja, bo pamiętajmy, to jest pierwszy sezon. Wiadomo, w dalszej części, powiedzmy, kariery takie rzeczy mogą się dziać. I to by nie było jakieś wielkie zaskoczenie, ale w pierwszym sezonie, no to przechodzi ludzkie pojęcie. Ale przebudowy, co by nie mówić, z Ekstraklasy powoli też zmierzają do końca, bo już naprawdę zostało mi niewiele drużyn do przebudowania. A czy wszystkie pamiętam, które mi zostały tak naprawdę? Teraz się nie będę w to bawił, bo zaraz o jakiejś zapomnę i jeszcze jej kibice się na mnie obrażą, ale już tego naprawdę sporo nie zostało. Myślę, że na przełomie stycznia i lutego zakończymy przebudowy klubów z Ekstraklasy, ale na pewno coś w tym miejsce się pojawi. Na razie skupmy się na tym i dokończmy to, bo jak co FIFA chce przebudować wszystkie drużyny z Ekstraklasy, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony. Lechia Gdańsk spisała się na medal. W prawdziwym życiu walczą o co najwyżej środek tabeli, a tutaj jak widać wywalczyli mistrzostwo. No i to jest naprawdę kapitalny wynik. Mądra polityka transferowa zrobiła swoje. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie, no i oczywiście zapraszam was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!